Wspomnienia siostry Łucji z Fatimy. Odcinek 16. Drugie wspomnienie, część druga, objawienia. Rozdział 12. Męczarnie i cierpienia. Po kilku dniach szliśmy z naszymi owieczkami po drodze, na której znalazłam kawałek sznura od wozu. Podniosłam go i dla żartu owinęłam sobie ramię. Zauważyłam, że ten sznur sprawia mi dotkliwy ból. Powiedziałam wtedy do moich kuzynów: słuchajcie, to boli. Moglibyśmy się nim wiązać i nosić na sobie jako umartwienie z miłości do Jezusa. Biedne dzieci przytaknęły memu pomysłowi i każdy z nas po przecięciu na trzy części owiązał go sobie wokół bioder. Czy to grubość i szorstkość sznura była temu winna, a może dlatego, że za mocno go związaliśmy? W każdym razie ten rodzaj pokuty sprawiał nam okropny ból. Jacynta często nie mogła się powstrzymać od łez. Gdy mówiłam, by go zdjęła, odpowiadała przecząco: nie, chcę złożyć tę ofiarę Panu Jezusowi na zadośćuczynienie i za nawrócenie grzeszników. Innym razem bawiliśmy się, zbierając po murach chwasty, które, gdy się je ściska w rękach, wydają trzask. Jacynta, zbierając te chwasty, urwała niechcąco kilka pokrzyw, którymi się poparzyła. Czując ból, ścisnęła jeszcze bardziej je w rękach i powiedziała do nas: patrzcie, znowu coś, aby czynić pokutę. I od tej pory przyzwyczajaliśmy się do tego, by chłostać się czasem po nogach pokrzywami, aby Bogu jeszcze jedną złożyć ofiarę. Jeśli się nie mylę, w czasie tego miesiąca rozpoczęliśmy oddawać nasz posiłek naszym małym biedakom, o czym już opowiadałam ekscelencji we wspomnieniach o Hyacyncie. Moja matka też się w ciągu tego miesiąca nieco uspokoiła. Częściej mawiała: gdyby była choć jeszcze jedna osoba, która też coś widziała, to może bym i ja uwierzyła. Ale między tyloma tysiącami tylko oni widzieli. W tym miesiącu różni ludzie mówili mi, że widzieli rozmaite rzeczy. Jedni, że widzieli Matkę Bożą, inni dziwne znaki na słońcu i tak dalej. Moja matka mówiła wtedy: przedtem wydawało mi się, że gdyby była jeszcze jedna osoba, która coś widziała, to bym uwierzyła. Ale teraz tyle ich mówi, że widziało, a ja mimo to nie mogę uwierzyć. Natomiast mój ojciec w tym czasie zaczął stawać w mojej obronie, nakazując milczenie, jak tylko ktoś zaczął na mnie krzyczeć. Mawiał zwykle: nie wiemy, czy to prawda, ale także nie wiemy, czy to kłamstwo. W tym czasie mój wujek zmęczył się natręctwem obcych ludzi, którzy nieustannie przychodzili, aby nas zobaczyć i rozmawiać z nami. Zaczął więc wysyłać swego syna Jana, aby pasł trzodę, a Hyacyntę i Franciszka zostawiał w domu. Wkrótce potem sprzedał owce, a ja, ponieważ nie lubiłam innego towarzystwa, zaczęłam chodzić sama z trzodą. Jak już opowiadałam ekscelencji, Hyacynta i jej braciszek szli ze mną, gdy pasłam blisko. A jeżeli pastwisko było oddalone, czekali na mnie na drodze. Muszę przyznać, że te dni były dla mnie naprawdę szczęśliwe. Kiedy sama wśród mych owieczek ze szczytu góry szłam, czy z głębin dolin, i mogłam podziwiać piękno nieba i dziękować Bogu za łaski, jakie mi zsyła. Kiedy głos jednej z moich sióstr przerwał moją samotność, wołając mnie, abym przyszła do domu porozmawiać z tą lub ową osobą, która mnie szukała, czułam głęboką niechęć i pocieszałam się tylko tym, że mogę i z tego złożyć ofiarę Bogu. Pewnego dnia przyszło rozmawiać z nami trzech panów. Po bardzo nieprzyjemnym przesłuchaniu, żegnając się, powiedzieli: naradźcie się, w jaki sposób powinniście te tajemnice wyjawić, bo jeżeli nie, to starosta jest zdecydowany was zlikwidować. Hyacynta z rozpromienioną twarzą powiedziała: ach, jak to dobrze. Ja tak kocham Pana Jezusa i Matkę Boską, a wtedy wkrótce ich ujrzymy. Chodziły pogłoski, że starosta istotnie chciał nas zabić. Jedna z moich ciotek, zamężna i mieszkająca w Casson,
przyszła do nas z zamiarem zabrania nas do siebie, ponieważ mówiła: mieszkam w innym powiecie i ten starosta nie może was stamtąd zabrać. Ale jej zamiar nie został zrealizowany, bo myśmy nie chcieli pójść i odpowiedzieliśmy: jeżeli nas zabiją, nie szkodzi, pójdziemy do nieba. Rozdział 13. 13 września. I tak zbliżył się dzień 13 września. Tego dnia Najświętsza Panna, po tym co już opowiedziałam, rzekła nam: Bóg jest zadowolony z waszych ofiar, ale nie chce, abyście spali z powrozem na biodrach. Noście go jedynie w ciągu dnia. Posłuchaliśmy dokładnie jej rozkazów, a że jak w ubiegłym miesiącu Bóg chciał, jak się zdaje, objawić coś specjalnego, moja matka żyła nadzieją, że tego dnia niejedno się wyjaśni. Ponieważ dobry Bóg może dla dania nam okazji złożenia mu jakiejś nowej ofiary nie uczynił nic nadzwyczajnego, moja matka zniechęciła się i prześladowanie w domu rozpoczęło się od nowa. Miała dużo powodów do zmartwień. Do całkowitej straty w Covadairia, gdzie znajdowało się dobre pastwisko dla naszej trzody i gdzie zmarnowaliśmy nasze produkty rolne, dołączyły się pewne przekonania, że te wydarzenia nie były niczym innym jak chimerami i wymysłem dziecięcej fantazji. Jedna z moich sióstr nie robiła prawie nic innego, jak tylko chodziła po mnie i zastępowała przy owcach, abym mogła przyjść porozmawiać z ludźmi, którzy o to prosili. Dla rodziny bogatej byłaby ta strata czasu niczym, ale dla nas, którzyśmy musieli żyć z pracy naszych rąk, była czymś poważnym. Z tego powodu moja matka w krótkim czasie została zmuszona do sprzedania naszej trzody, która była wielką podporą w utrzymaniu naszej rodziny. Ja byłam winna temu wszystkiemu i w momentach krytycznych rzucano mi ten zarzut prosto w twarz. Mam nadzieję, że dobry Bóg przyjął ode mnie tę ofiarę, którą mu złożyłam, zawsze zadowolona z możliwości poświęcenia się dla Niego i dla grzeszników. Ze swej strony moja matka znosiła wszystko z bohaterską cierpliwością i oddaniem. A jeżeli mnie karciła i karała, to tylko dlatego, ponieważ sądziła, że kłamię. Czasem zupełnie pogodzona z cierpieniem, którym Bóg ją nawiedzał, mówiła: czy to wszystko jest karą, którą Pan Bóg zsyła na mnie za moje grzechy? Jeżeli tak jest, niech Bóg będzie pochwalony. Rozdział 14. Ofiarny duch Łucji. Jednej z sąsiadek przyszło kiedyś do głowy powiedzieć, że pewni państwo dali mi, nie pamiętam ile, pieniędzy. Moja matka zawołała mnie zaraz i zapytała o to. Ponieważ odpowiedziałam, że nic nie dostałam i chciała mnie zmusić, abym jej oddała, w tym celu posłużyła się kijem od miotły. Kiedy już miałam kurz z ubrania dobrze wytrzepany, wmieszała się w to jedna z moich sióstr, Karolina, z inną dziewczyną z naszego sąsiedztwa, która nazywała się Virginia. Obie wyjaśniły, że były obecne przy przesłuchaniu przez tych państwa i że widziały, że oni nic mi nie dawali. Po tej obronie mogłam udać się do mojej ulubionej studni i tam Bogu także i te ofiary złożyć. Rozdział 15. Ciekawe odwiedziny. O ile się nie mylę, w ciągu tego miesiąca zjawił się u nas młody człowiek, bardzo wysoki, na którego widok drżałam ze strachu. Gdy zobaczyłam wchodzącego do naszego domu jakiegoś pana, który musiał schylać głowę, aby przejść przez drzwi, pytającego o mnie, myślałam, że znajduje się w obecności Niemca. A ponieważ była wtedy wojna i starsi straszyli dzieci, mówiąc: o, idzie Niemiec, aby cię zabić, sądziłam, że wybiła dla mnie moja ostatnia godzina. Ten człowiek zauważył mój strach. Starał się mnie uspokoić, posadził mnie na swoich kolanach i zadawał pytania z całą uprzejmością. Kiedy skończył, zwrócił się do mojej matki,
czy pozwoli mi pójść z nim, bym pokazała mu miejsce objawień i pomodliła się tam z nim. Otrzymał pozwolenie i poszliśmy. Ale ja drżałam ze strachu, idąc sama po tych ścieżkach w towarzystwie nieznajomego. Uspokoiła mnie jednak myśl, że jeśli mnie zabije, to zobaczę Pana Jezusa i Matkę Boską. Kiedy przyszliśmy na miejsce, ukląkł i poprosił mnie, abym odmówiła z nim różaniec i poprosiła Najświętszą Panienkę o łaskę, której on bardzo pragnął, mianowicie, aby pewna panienka zgodziła się na związek małżeński z nim. Zdziwiła mnie ta prośba i pomyślałam sobie, jeśli ona się tak ciebie boi jak ja, nigdy ci nie powie tak. Po zakończeniu odmawiania różańca, młody człowiek odprowadził mnie do naszej wioski, pożegnał się grzecznie i polecił mi swoją prośbę. Jak szalona pobiegłam wtedy do domu wujostwa w obawie, że on może jeszcze wrócić. Jakież było moje zdumienie, gdy 13 października znalazłam się nagle po objawieniach w ramionach tej osobistości, unosząc się ponad głowami ludu. Rzeczywiście to było bardzo dobre. Wszyscy mogli zaspokoić swą ciekawość zobaczenia mnie. Po chwili ten dobry pan, nie widząc, gdzie stawia nogi, potknął się o jakiś kamień i upadł. Ja nie upadłam, bo zawisłam w tłumie, który mnie ściskał. Inni ludzie wzięli mnie zaraz na ręce, a pan zniknął. Po jakimś czasie zjawił się z tą panienką, ale już jako małżonką. Przyjechał podziękować Najświętszej Pannie za otrzymaną łaskę i prosić ją o błogosławieństwo. Ten młody człowiek jest dzisiaj panem doktorem Karolem Mendes z Torres Novas.